Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci profesor. Zębali, Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci profesor. Mariana Zębali. Trwa śledztwo w sprawie śmierci profesor. Mariana Zębali, wybitnego kardiochirurga, byłego ministra zdrowia. Ciało profesora znaleziono w sobotę 19 marca w jego domu w Zbrosławicach województwo. Śląskie. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa w Tarnowskich Górach. Prokurator rejonowa w Tarnowskich Górach Anna Szymocharzak powiedziała, że wszczęte postępowanie jest prowadzone pod kątem artykułu 151 Kodeksu Karnego. Przepis ten mówi o namawianiu lub udzieleniu pomocy w popełnieniu samobójstwa. Sekcja zwłok zmarłego ma zostać przeprowadzona we wtorek w zakładzie medycyny sądowej w Katowicach. Być może tego samego dnia prokuratura otrzyma jej wstępne wyniki. Ostateczną przyczynę śmierci profesora określi pisemna opinia. Możliwe, że przed jej sporządzeniem będą konieczne dodatkowe badania. Profesor Marian Zembala nie żyje. Przesłuchano świadków na miejscu dokonano oględzin zwłok, oględzin miejsca zdarzenia. Przesłuchano też świadków najbliższą rodzinę, powiedziała prokurator, pytana o dotychczasowe czynności wykonane w tym postępowaniu. Profesor Marian Zembala miał 72 lata. Był wybitnym kardiochirurgiem, wieloletnim dyrektorem śląskiego centrum chorób serca w zabrzu. W 1997 rok. Dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu pojedynczego płuca, a w 2001 rok. Również pierwszy raz w Polsce przeszczepił choremu płuca i serce. W 2015 rok był ministrem zdrowia.